Jeśli chcesz przerobić liczby na ujemne, to wystarczy te liczby przemnożyć przez minus 1. Przychodzi ci na pewno do głowy sposób z formułą, ale on wymaga kilku kroków. Musisz tę formułę napisać, skopiować następnie wyniki, potem wkleić je na miejsce oryginałów, a potem usunąć tę kolumnę, w której wykonywałeś to obliczenie. Więc pokażę ci szybszy sposób. W dowolną komórkę wpisz minus 1. Skopiuj tę komórkę, następnie zaznacz wszystkie liczby, które chcesz przerobić na ujemne. Kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz polecenie wklej specjalnie. W okienku, które się pojawi, zaznacz operację przemnóż. Spowoduje to przemnożenie wszystkich zaznaczonych wartości przez tę kopiowaną. Jako że to jest minus 1, to wszystkie liczby z kolumny D zostaną przerobione na ujemne. Klikam OK. Jak widzisz, to jest o wiele szybszy sposób niż pisanie formuły.